Nadspodziewanie twarde widowisko. No tak, no ciężki mecz w środku tygodnia. Gdzieś do końca, myślę, ważyły się losy, czy zagramy, czy nie. Ale wygrywamy ten mecz po ciężkim boju na pewno. Trochę na własne życzenie ten ciężki boj sobie zgotowaliśmy. Ale wynik końcowy 7-4 jest w porządku, jest ok. Takie oblicze rekordy już będziemy oglądać do końca sezonu. Mnóstwo ofensywy, no i czasami niedoróbki w defensywie. No na pewno musimy poprawiać defensywę, no bo myślę, że naszemu zespołowi nie przystoi tracić takie bramki i musimy to trenować, tą grę obronną, no bo wiadomo, przyjdą rywale w Lidze Mistrzów na pewno z najwyższej półki i takich błędów nie wybaczają, więc tutaj musimy się na pewno skupić. Niemniej jednak wygrywam 7-4 i jesteśmy zadowoleni. Trzy trafienia bardzo młodych rekordzistów. Bernardo 2 gole, Kamil Hutyra 1. Tak, fajnie, że dzisiaj nam pomogli, pokazali się, myślę, że z dobrej strony, strzelili bramkę, także ja osobiście bardzo gratuluję chłopaków. Pierwsza reakcja Michała Kubika po losowaniu UEFA Champions League? No myślę, jak już rozkręcał te kuleczki ten pan, to już wiedziałem, że to raczej będą ci walczyć, tak coś czułem. Zobaczymy, nie znamy tego rywala tak naprawdę. 2 lata temu tu graliśmy pod Dębowcem też z Walijczykami i wygraliśmy i taki mamy cel. No, musimy wygrać na pewno tą pierwszą rundę, to nie ma innej opcji, żebyśmy tej rundy nie przeszli. Taki nam cel przyświeca. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Zgodziłbyś się, Krzysiu, z taką tezą, że w dzisiejszym spotkaniu rekordu z Gatą widzieliśmy prymat ofensywy nad obroną? No wydaje mi się, że bardzo futsalna, tak? Zdecydowanie obie drużyny atakowały. No w obronie, gdybyśmy nie popełniali błędów i my, i drużyny przeciwne, no to nie padałyby bramki tak naprawdę. Fajny mecz, mogliśmy coś więcej ugrać, no ale no co, no, na rekordzie taka porażka jest liczona. Po raz pierwszy grałeś w hali przystartowej w barwach Kocurów, ale znasz obiekt i drużynę rekordu z czasów gry w Toruniu. Widowisko jakiego się spodziewałeś? Tak. I wydaje mi się, że liczyłem na taki wynik, jak tutaj z Toruniem 2 razy zrobiliśmy, czyli 2 remisy po 3-3, pamiętne, i tak naprawdę chcieliśmy coś ugrać. No ale tak jak mówię, no bardzo ciężki rywal, no trzeba się nabiegać. Trochę nierówno gracie w tym sezonie. Kiepski start, 3 porażki, potem znakomita pasa 4 wygranych, znów porażka, która by znamionowała, że nadchodzą złe dni dla Gaty, czy wręcz przeciwnie? Od 4. kolejki już wszystko jest tak, jak powinno być i no i wydaje mi się, że powalczymy w tym roku o medal. Jak co roku Gatta walczy, tak jak co roku ja walczyłem z FC Toruń, więc nie widzę innej możliwości. Powodzenia za tym. Dziękuję. Dzięki wielkie. Trenerze, po meczu więcej będzie pochwał za grę i postawę w ataku podopiecznych, czy słowa lekkiej nagany za postawę w defensywie? Na pewno pochwał za grę w ataku. Wiedzieliśmy dzisiaj, że to jest dla nas wyzwanie ten mecz. Graliśmy bez 3 podstawowych zawodników, którzy grają regularnie i ogólnie należą się pochwały dla drużyny. Dzisiejsze spotkanie miało być próbą ognia dla młodych graczy Bernardo i Kamila Hutyry. Tak też było. Myślę, że tą próbę ognia przeszli. Wiadomo, że ciężar spoczywał i tak na zawodnikach doświadczonych, którzy grają regularnie, ale ta dwójka nie zawiodła. Wniosła od siebie 3 bramki. Za wiele błędów i w ofensywie, i w defensywie nie popełnili. No więc trzeba być z tego meczu zadowolonym. Przede wszystkim dopisujemy kolejne 3 punkty. Zdaliśmy trudny egzamin w eksperymentalnym składzie, no i to cieszy. Świetną, tytaniczną robotę wykonał dzisiaj na parkiecie Aleks Wiana. No tak, no mieliśmy gdzieś tam sposób na ten mecz, delikatnie żeśmy chcieli przeciągać jego zmiany, żeby ta jakość gdzieś tam zostawała na parkiecie. Na pewno tak, no każdy wykonał tytaniczną pracę, każdy z zawodników, który dzisiaj był na parkiecie, pracował na 120%, począwszy od kapitana Bartka w bramce, skończywszy na młodym Hutyrze i młodym Bernardinho, więc każdy się zasługuje na duże pochwały. Cieszy epizodyczny występ, powrót po wielomiesięcznej przerwie Łukasza Biela. Dokładnie tak, no to jest kolejny plus, bo wiemy, że Łukasza dawno nie było na naszym parkiecie. Od niedawna zaczął z nami trenować i fajnie, że jest, że mógł zadebiutować, że poczuł smak zwycięstwa na naszej hali, no i smak tego, że mógł zagrać. Odejdźmy od wydarzeń na krajowych parkietach. Trenerski komentarz do losowania pierwszej rundy futsalowej Ligi Mistrzów i walijskiego rywala. No każdego trzeba szanować, każdy przeciwnik jest zawsze trudny, dopóki się nie wyjdzie na parkiet, nie udowodni się swojej wyższości, to trzeba się spodziewać wszystkiego. No, niemniej wiemy, że graliśmy już z drużyną z Walii, z Cardiff University chyba, z tego co pamiętam u siebie, wygraliśmy 10-1.
Tak sobie obserwowałem, myślę, że ten poziom się wiele w Lidze Walijskiej nie podniósł i jest to drużyna na pewno w naszym zasięgu i będziemy dużym faworytem w tym meczu.